główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór. Minęła godzina 18.30. Pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Oto co dziś w programie. Całkowicie niezrozumiała jest postawa władz powiatu bubczyckiego, które powinny być najbardziej zainteresowane tą inwestycją. Od tego pierwszego spotkania mówiliśmy, że samorządów nie będzie stać na to, żeby partycypować w kosztach wkładu własnego. Trzymając w ręce plastikowy nóż, zrobił zamach ręką, dźgnął wyżej wymienionego w prawe oko. 68 osób tylko w Katowicach, Pyrzowicach nie opuściło Polski. Powodem było to, że ich dokument był zastrzeżony, unieważniony lub zniszczony. Z banalnego powodu tracą wymarzone wakacje. Najbardziej skorzystają na inwestycji, a nie chcą dołożyć do niej ani złotówki. Władze powiatu głubczyckiego przekonują, że nie mają pieniędzy, aby współfinansować rewitalizację linii kolejowej Racławice-Śląskie-Racibórz. O szczegółach Bartosz Sadliński. W Głubczycach pociągi nie jeździły od 2000 roku. Jeździłem bardzo często, nawet z synem. Rodzina korzystała z dziećmi, gdzieś pojechać, przyjechać się, pokazać dzieciom, jak... Pamiętam, jak ja ze swoimi jechałam, jak były małe, do Raciborza. Przyjechali się, pochodziliśmy, wróciliśmy. Było bardzo fajnie, sympatycznie. W ciągu 7 lat ma zostać zbudowanych i zelektryfikowanych ponad 50 km torów. Z Głubczyc będzie można dojechać do Racławic Śląskich, Raciborza, a także z przesiadką do Opola. Niech się tej Polsce wreszcie coś dzieje, a nie wszystko likwidować. W tej chwili to są wszyscy zmotoryzowani, no ale fakt faktem, coś takiego dla gminy się zawsze przyda, no bo jednak czy towary, czy ludzie mogą pojechać sobie do Raciborza. Część samorządów zadeklarowało partycypację w kosztach przedsięwzięcia. Władze powiatu raciborskiego, miasto Racibórz, miasto Głubczyce, gmina Głubczyce, powiat prudnicki zadeklarowały wsparcie dla tego gigantycznego projektu. Są jednak i tacy, którzy tłumaczą się ograniczeniami finansowymi. Ich wkład w liczbach bezwzględnych miałby wynosić około 10 milionów złotych. Jesteśmy u progu realizacji, oczywiście tutaj we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu i przy udziale środków rządowych budowy obwodnicy Głogówka. Także budujemy przedszkole, do którego musimy dokładać modernizacja stadionu miejskiego. O ile jednak na terenie gminy Głogówek czy szerzej powiatu prudnickiego leży krótki fragment linii kolejowej, o tyle w powiecie głubczyckim znajduje się jej większość. Niezrozumiała jest postawa władz powiatu głubczyckiego, które powinny być najbardziej zainteresowane tą inwestycją. Na to nie ma zgody. Jestem przekonany, że w 2024 roku mieszkańcy powiatu głubczyckiego pogonią tych samorządowców, którzy zapomnieli chyba o tym, że to jest najważniejsza inwestycja infrastrukturalna dla powiatu głubczyckiego. Inne zdanie ma jednak starosta głubczycki Piotr Soczyński, który tłumaczy, że z pustego i Salomon nie naleje. Od tego pierwszego spotkania mówiliśmy, że samorządów nie będzie stać na to, żeby partycypować w kosztach wkładu własnego. Pan minister Kowalski zadeklarował, że postara się takie pieniądze pozyskać dla samorządów, aby można było pokryć wkład własny. Nie jesteśmy jedynym samorządem, który powiedział czy odmówił wsparcia finansowego w pokryciu wkładu własnego 10 milionów złotych. Przypomnę, że studium planistyczne, które było wykonywane rok temu, było finansowane również ze strony samorządów. Decyzja może się jeszcze jednak zmienić, bo ustalenie o partycypacji w kosztach lub jej braku mają charakter wstępny. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Nowe miejskie autobusy elektryczne w Opolu będą za wysokie na przejazd pod wiaduktem na ulicy Luboszyckiej. Tak wynika ze specyfikacji przetargowej ogłoszonej przez Miejski Zakład Komunikacyjny. Urzędnicy problemu nie widzą, bo przekonują, że wystarczy zmienić drogowe oznakowanie. Czy rzeczywiście? O tym Wojciech Bulasz. Problem zauważył prowadzący blok o opolskiej komunikacji miejskiej. Skonfrontował warunki zamówienia przetargu na 9 elektrycznych autobusów, które mają obsługiwać linię numer 3 z przepustowością newralgicznego punktu tej trasy. Maksymalna wysokość pojazdu dopuszczonego do udziału w przetargu to 3,4 metra. Opolskie Solarisy Urbino Electric mają 3,3 metra wysokości. Pod wiaduktem na ulicy Luboszyckiej mogą przejeżdżać pojazdy tylko do wysokości 3 metrów. To dyskwalifikuje praktycznie wszystkie elektrobusy znanych marek do obsługi linii numer 3.
Chodzi o ten przedwojenny wiadukt kolejowy. Autobusy kilku linii przemykają o kilkadziesiąt centymetrów od sklepienia przejazdu, które jest poznaczone rysami na całej długości. Zapytaliśmy władze Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, jak zamierzają ten problem rozwiązać. W okolicach wiaduktu przy ulicy Luboszyckiej zostanie wprowadzona korekta oznakowania oraz zmiana organizacji ruchu, aby autobusy, które będą miały maksymalnie 3,4 metra wysokości z uwzględnieniem urządzeń zamontowanych na dachu, bezpiecznie mogły tamtędy przejechać. Zmiana znaków na ciasnym przejeździe nie przekonuje opolskiego radnego Sławomira Batki, na tyle, że postanowił w tej sprawie wystosować interpelację. To nie jest tak, że możemy sobie jak w znanej komedii jezioro przenieść w inne miejsce i tak samo tutaj, nie wiem, zmienić znak i to spowoduje, że będzie też dopuszczalna wysokość większa. No wiemy, że tam jest ograniczenie. No i pytanie, czy to po prostu nie spowoduje większych problemów. Wątpliwość wzbudza także brak konkretów co do zmiany organizacji ruchu na Luboszyckiej. Oznacza to, że zmiany zostaną tak wprowadzone, aby ruch mógł się odbywać bez przeszkód. O szczegółach będziemy informować. Szczegółach istotnych dla mieszkańców trzech dużych opolskich osiedli. Pchnięcie nożem czy niefortunny upadek nietrzeźwego więźnia. W Opolu trwa proces mężczyzny oskarżonego o to, że dźgnął innego osadzonego w oko. Dziś zeznawał jeden z więźniów, a także strażnicy. Sprawa toczy się już po raz trzeci. Sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący i wysłał ją do ponownego rozpoznania. Dziś strażnicy więzienni zeznawali po raz kolejny. Zostałem poinformowany przez dowódcę zmiany, że teraz nie pamiętam, czy jakiś był trzask w celi. Kiedy ta cela została otworzona na pytanie, co się stało, spadł telewizor. Ktoś się poślizgnął na podłodze i spadł telewizor. Chodzi o sprawę dotyczącą uszkodzenia oka. Prokuratura oskarżyła Krzysztofa D., który w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich miał dźgnąć współosadzonego plastikowym nożem. Trzymając w ręce plastikowy nóż, zrobił zamach ręką, dźgnął wyżej wymienionego w prawe oko, w wyniku czego doznał on obrażeń oka prawego, wertebralne powieki górnej oka, rany swojówki oka, a skutkiem tych obrażeń była ślepota oka prawego. Jednak osadzeni nie potwierdzili tej wersji. Według nich pokrzywdzony Szandor A. zrobił sobie krzywdę na własne życzenie. Szandor, czy jak mu to tam popił sobie, ściągał coś z szafki i spadł z krzesła. No spadł, uderzył się o szafkę, telewizor na niego spadł, rozbiło mu głowę. Dziś tezę o upadku i zranieniu się telewizorem częściowo potwierdzili strażnicy. Oskarżonego zabrakło na sali sądowej. Na drodze wojewódzkiej numer 423 doszło do wypadku samochodu osobowego i busa. Siła zderzenia była tak duża, że oba pojazdy wpadły do rowu. Niestety pasażer z osobowego Seata nie przeżył. Około 9:30 dostaliśmy informację o wypadku samochodu osobowego z busem na drodze 423 w okolicy między miejscowościami Krapkowice a Obrowcem. Na miejsce zadysponowano siły i środki z Państwowej Straży Pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Krapkowic oraz jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczego. Na miejscu zastano dwa pojazdy na dachu leżące w rowie. Dwie osoby były uwięzione w pojeździe w samochodzie osobowym. Osoba, która podróżowała samochodem dostawczym, busem, wyszła sama, nic jej się nie stało, natomiast te dwie osoby ratownicy ewakuowali na zewnątrz, przekazali zespołom ratownictwa medycznego. Niestety jedna osoba, lekarz stwierdził zgon, natomiast druga została zabrana do szpitala. Jak w banalny sposób stracić wymarzony urlop w egzotycznym zakątku? Wystarczy zapomnieć o ważności dokumentu tożsamości. Tylko w tym roku ponad 500 osób z tego powodu nie wyleciało z kraju. W zeszłym z tych samych powodów zepsuty urlop i stracone pieniądze miało ponad 1300 podróżujących. Hanna Honisz. Wakacje sprzyjają podróżom. Można zwiedzać, wybrać pobyt w hotelu przy plaży, wyjazd zaplanować wcześniej lub czekać na ofertę last minute. Chcemy taką objazdówkę zrobić, bo rodzinnie jedziemy i taką objazdówkę, żeby zwiedzić całą Rumunię. W Polsce czy za granicą? To zależy już od ceny i od pogody, myślę, głównie nie. A ty gdzie chciałabyś pojechać? Do Grecji. Jestem z Tunezji. A co jest ciekawego w Tunezji? Plaże, słońce.
Wybierając się w podróż samolotem, koniecznie trzeba sprawdzić dokumenty, przede wszystkim ich ważność i stan. Żadne tłumaczenia nie pomogą podczas odprawy u strażnika granicznego. Od początku roku 68 osób tylko w Katowicach, Pyrzowicach nie opuściło Polski. Powodem było to, że ich dokument był zastrzeżony, unieważniony lub zniszczony. W przypadku zastrzeżenia dowodu osobistego trzeba wyrobić nowy dokument, nawet w sytuacji jego odnalezienia. Przy wyjazdach poza strefę Schengen niezbędny jest paszport. Ustawowy czas oczekiwania na nowy dokument to 30 dni. Praktyka pokazuje, że nawet teraz w tym okresie wakacyjnym to jest nie dłużej niż 3 tygodnie. Nawet do 2 tygodni trwa to, jak kiedy ten paszport już jest do odbioru. Teraz jest taka usługa, która SMS-em powiadamia osobę, że już jest gotowy i można go odebrać. W nadzwyczajnych okolicznościach, gdy nie mamy ważnego paszportu, a do wyjazdu zostało mniej niż 2 tygodnie, można wyrobić paszport tymczasowy. Opolanie w czasie wakacji wyjeżdżają głównie do krajów śródziemnomorskich. W tym roku, jak od wielu lat, z największą popularnością cieszą się takie kierunki jak Turcja, Grecja, Bułgaria, ale też Albania na przykład. Chętnie klienci wybierają również Hiszpanię, Wyspy Kanaryjskie, Majorkę. Udany urlop to ten dobrze zaplanowany i przemyślany. W przeciwnym wypadku z błahego powodu można stracić wymarzone widoki i pieniądze, a wypoczynek pod palmami zamienić z konieczności na rodzimą egzotykę. Hanna Honisz, Kurier Opolski. A w tym serwisie zobaczą Państwo jeszcze między innymi. Większość prac pochodzi od twórców związanych z naszym regionem. Nowa wystawa w Muzeum Diecezjalnym. Teraz polityka. Działacze Konfederacji przedstawili swoje oczekiwania co do gruntów pod Głubczycami. Ich umowa dzierżawy ze spółką Top Farms z końcem tego roku dobiegnie końca. Oczekujemy, że cały areał około 10 tysięcy hektarów, które mają trafić od spółki Top Farms, powinny trafić do Skarbu Państwa i być przedmiotem procedur przetargowych. Uważamy, że rolnicy powiatu głubczyckiego są właściwymi adresatami i powinna ta ziemia trafić do ich gospodarstw, zwiększyć ich potencjał, ich możliwości produkcyjne. Polska ziemia powinna należeć do polskich rolników, jednakże proces, w jakim ziemia ta musi być pozyskana przez polskich rolników, musi być jawny i dostępny dla wszystkich, nie dla wybranych. Uważamy również, że KOWR oraz inne organy państwa powinny zapewnić firmie Top Farms dalszą możliwość produkcji w kooperacji z polskimi rolnikami, tak, ażeby nie niszczyć powstałej już infrastruktury. Śpią w namiotach, rozwijają węże strażackie, uczą się udzielania pierwszej pomocy czy nurkowania. Do Turawy zjechały dzieci z całego regionu. Zorganizowano tam 10-dniowy obóz strażacki, który jest dla maluchów prawdziwą szkołą życia. Natalia Janus-Hempel. Obóz strażacki w Turawie to nauka strażackiego rzemiosła przez zabawę. I to nie byle jaka nauka. Tutaj jest, można powiedzieć, taka szkoła życia. Bo tutaj nie ma rodziców, tak jak są w domu na przykład. Tylko tutaj trzeba wszystko samogarnąć. I tutaj się na przykład uczymy rozwijania linii gaśniczych. Najtrudniejsze są noce, bo zimno czasami. A najlepsze to, że można się dużo nauczyć, na przykład musztry, jak pomagać osobom, na przykład jest nieprzytomna. Co robić w przypadku ataku padaczki? Jak rozwijać linię gaśniczą? I ogólnie takich, że tak powiem, strażackich rzeczy. A strażackie rzemiosło może się przydać i to w codziennym życiu, choć wielu z tych młodych ludzi często wiąże przyszłość z mundurem. I to niekoniecznie strażackim. Mam dwie opcje. I albo weterynarzem, albo w służbie więziennej. A czemu tak? Nie wiem. Od dziecka chciałam być weterynarzem i bardzo lubię zwierzęta. A do służby więziennej chcę iść też, bo mi się podoba to. Ja już jestem tutaj drugi raz i chciałabym chodzić tak do tego MDP. I widzę siebie w straży, bardzo bym chciała. A czemu? Podoba mi się straż. Lubię też, interesuję się strażą.
Obóz trwa od 23 czerwca do 2 lipca. Program jest bardzo bogaty, ale obowiązują tu pewne zasady. Pobudka o 7 rano, poranna zaprawa, śniadanie, sprzątanie namiotów, apel, a później reszta zajęć. Dzisiejsze to profesjonalna nauka nurkowania ze sprzętem oraz przybliżenie pracy służby więziennej. Zachęcam ich do pracy w służbie więziennej, ale jakby nie tylko w tej służbie, ale w każdej służbie mundurowej, gdyż uważam, że jest to bardzo ciekawa praca, pełna jakichś niespodzianek, coś się cały czas dzieje, można cały czas się doskonalić, kształcić, także jest naprawdę, naprawdę fajnie i ciekawie. Wzięcie udziału w takim obozie to jednak coś więcej. Zawsze kładziemy nacisk na wychowanie i dobre obycie się ze służbą strażaka. Nie tylko zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy, z pożarnictwa i dowiadywania się tajników w pracy innych służb mundurowych, życia takiego dobrego, socjalizacji, resocjalizacji, co dla niektórych, tak żeby po prostu dobrze sobie radzili w życiu. A dzięki nabytym tu umiejętnościom i chęciom nauki, do której mali strażacy się wręcz palili, nie może być inaczej. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie zapraszam. 51 lat temu na mocy buli Pawła VI z 28 czerwca powołana została diecezja opolska. Etapem przygotowawczym była administracja apostolska Śląska Opolskiego utworzona w 1945 roku. Wcześniej natomiast Kościół Opolskiej Ziemi wplatał się co najmniej przez 10 wieków w diecezję, a od 1930 roku w archidiecezję wrocławską. Obecnie diecezja opolska liczy 400 parafii, w których pracuje ponad 600 duchownych. Jak uratować dzieciństwo na Ukrainie? Póki grzmią tam działa, nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Co nie znaczy, że nie należy się starać. Senator Maria Koc, była wicemarszałek Senatu, oraz Paweł Kukiz, rockman i poseł na Sejm z własnej partii Kukiz 15, starają się ile mogą. W maju pojechali na Ukrainę, by przy wsparciu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podarować potrzebującym nie tylko rzeczy materialne i żywność, ale i pokrzepienie duchowe. O tym w reportażu Zbigniewa Górniaka, Polak z sercem, dziś o 19:10 w TVP 3 Opole. Od dawna funkcjonuje grupa Webera, której celem jest zdobycie władzy za pomocą przemocy instytucjonalnej i finansowej w państwach, które dalej uważa za swoje kolonie. Mówił dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki, którego słowa przywołuje portal opole.tvp.pl. To reakcja na słowa, które wypowiedział Manfred Weber dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemiecki polityk zasugerował, że Europejska Partia Ludowa, której członkiem jest Platforma Obywatelska, to jedyna siła, która może w Polsce zastąpić Prawo i Sprawiedliwość. Otwieramy magazyny. To tytuł wystawy malarstwa ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Opolu. Wernisaż ma miejsce dziś wieczorem, a dzieła artystów można zobaczyć do 31 sierpnia. Około 20 paru prac znanych opolskich artystów żyjących i nieżyjących. Mamy także tutaj artystów tych, którzy nie są związani ze środowiskiem opolskim, jak na przykład Tadeusz Boruta czy Ewa Dyjakowska-Berbeka. Ale większość prac pochodzi od twórców związanych z naszym regionem. Są to prace różnorodne, zarówno te, które przedstawiają sztukę abstrakcyjną oraz sztukę figuratywną. Duża część prezentowanych tutaj obrazów, bo wystawa skupia się jedynie na malarstwie, duża część prezentowanych tutaj obrazów pochodzi z takich cyklicznych wystaw, które odbywały się w latach 90. w naszym muzeum. Wystawy te związane były ze sztuką sakralną, stąd też wiele odniesień w prezentowanej sztuce jest odniesieniami sakralnymi. Stąd takie tytuły jak Ostatnia Wieczerza, Płomień, Ave Maria, Miserere Mei. A na koniec polemika. Publicysta proprezydenckiej gazetki Czasu na Opole Ryszard Rudnik tłumaczy się ze swoich słów dotyczących zdjęcia z anteny programu Rodzinny Ekspres. Przekonuje, że o powodach tej decyzji nie wspomniał w ogóle, ale jak się okazuje, sam sobie przeczy. I o tym Natalia Janus-Hempel. W felietonie autorstwa Ryszarda Rudnika opublikowanym 17 czerwca na łamach portalu Czas na Opole, czyli medialnego ramienia prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, można przeczytać, że
TVP zdjęła z anteny misyjny program Rodzinny Ekspres. Jak czytamy na stronach stacji, audycja miała pomagać rodzinom w głębszym przeżywaniu istoty rodzinności w duchu chrześcijaństwa. Pojawił się wszak mały problem. Okazało się, że prowadzący redaktor Rafał Patyra zdradzał żonę i ma dziecko z kochanką. Nie uniósł przesłania własnego programu, można powiedzieć. Także z misji pozostała już tylko dymisja. Na te słowa zdumiał się sam zainteresowany Rafał Patyra, komentując... Zarzut strasiony jak kulą w połowie, to jest bardzo, bardzo mocne pudło. Ja nie robię tajemnicy z błędów, jakie popełniłem w przeszłości. Natomiast akurat ten błąd dotyczy sytuacji sprzed 14-15 lat, a Rodzinny Ekspres prowadzi od 5 lat. W tej sprawie, jak to mają w zwyczaju dziennikarze, a zwłaszcza kiedy widzą, że tekst może mijać się z prawdą, pytamy u źródła. Poprosiliśmy zatem redakcję, żeby między innymi odpowiedziała na pytanie, z jakiego źródła korzystał redaktor Rudnik, opisujący rzekomy powód zdjęcia z anteny programu Rodzinny Ekspres. Odpowiedzi drogą mailową nie otrzymaliśmy, a wywołany do tablicy felietonista samorządowej gazetki postanowił odpowiedzieć osobliwie w kolejnym felietonie. Osobliwie nadawczyni zajęła się wpisem dotyczącym programu Rodzinny Ekspres, który jej zdaniem został zdjęty nie z powodu, o którym tu pisaliśmy. Problem w tym, że o powodach zdjęcia programu nie wspominaliśmy w ogóle, a jedynie o tym, że jego prowadzący nie uniósł przesłania audycji. Przy okazji felietonista dał upust swojemu oburzeniu, że mieliśmy odwagę zapytać, skąd czerpie wiedzę, szeroko komentując wydarzenia, które z Opolem często nie mają nic wspólnego. A wracając do sprawy Rodzinnego Ekspresu, przypomnijmy pierwotny wpis jeszcze raz. Pojawił się wszak mały problem. Okazało się, że prowadzący redaktor Rafał Patyra zdradzał żonę i ma dziecko z kochanką. Nie uniósł przesłania własnego programu, można powiedzieć. Także z misji pozostała już tylko dymisja. Zwróćmy uwagę na dwa słowa klucze, a mianowicie okazało się i dymisja. Okazało się sugeruje, że autor zna powód. Z kolei słowo dymisja, które kusząc się na interpretację miało tu pełnić rolę zdaje się gry słów. Oznacza zwolnienie kogoś z zajmowanego stanowiska lub ustąpienie z zajmowanego stanowiska. Zatem 17 czerwca przeczytamy, że się okazało, że dymisja, a 24 czerwca, że o powodach zdjęcia programu nie wspominaliśmy w ogóle. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, którą podjął sam autor w tym samym felietonie. Ludzie się skarżą, że na mieście brakuje czasu na Opole, a skoro mamy lato, zachodzi prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, iż nie chodzi im akurat o materiał na podpałkę. O jakich ludziach pisze autor felietonu? Zainspirowani tymi słowami, zamiast nadstawiać ucha zza biurka, postanowiliśmy to sprawdzić. W kilku najliczniej uczęszczanych miejscach miasta znaleźliśmy całe sterty miejskiej gazetki i jak widać wcale nie rozchodzą się jak świeże bułeczki. Dlatego postanowiliśmy zadać wydawcy pisma jeszcze jedno pytanie. Komu gazetek brakuje, jakie są koszty rocznego nakładu i co się dzieje z egzemplarzami, które wracają do wydawcy? Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Za chwilę prognoza pogody, którą dziś przedstawi dla Państwa Wiktoria Marszałek. Tuż po niej rozmowa dnia. Gościem Hanny Honisz będzie podporucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. A na kolejne nasze serwisy zapraszam Państwa o godzinie 20.30 i 21.30. Proszę zostać z TVP3 Opole. Do zobaczenia.